Halo, halo, tu Tango Mundial 78. Tango Mundial! Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda. To argentyńsko ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. A gdy się tanga rwącym rytmem zmęczy trochę, z trenerem gmochem pomówi sam na sam. Ja bardzo cieszę się z jednej rzeczy, że wszyscyśmy zrozumieli, my, kierujący, dziennikarze, opinia publiczna, że tylko wspólnie, razem możemy coś dokonać. Przeniosło się to na drużynę i wyniki już są pozytywne, to znaczy stosunek zawodników do pracy i wyniki tej pracy są naprawdę budujące. Jestem bardzo zadowolony z tego. A teraz lekcja dla kibiców w tanga skrętach. O Argentynie pewne rzeczy zapamiętaj. Buenos Aires lub Córdoba czy Parana to argentyńskie znane miasta, proszę pana. Pepe, Antonio, Juan, męskie to imiona. Maria Anna albo Rosa to jest żona. Gdy u nas lato, wtedy zima na ich ziemi. Empate remis, a wygrać to ganar. Panie Jacku, i co pan myśli o naszym tangu? Bardzo dziękuję serdecznie za tę inicjatywę, jest ona nam bardzo pomocna. Serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację tej inicjatywy, jeżeli można, tak proszę. Postaramy się, ale i wy się starajcie. Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda. To argentyńsko ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. Drużyno, kibic, twój przyjaciel i sekundant gra Tango Mundial, by chłopcom sprzyjał los. Adios. Adios.